Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. W końcu mamy przepiękną pogodę, jest błękitne niebo, jest słońce, aż człowiek ma ochotę działać, więc pomyślałam, że dzisiaj zrobimy sobie coś podobnego, co miało miejsce pod koniec stycznia. Tam chyba wrzuciłam wam tego vloga ostatniego stycznia, więc dzisiaj również ten film pojawi się ostatniego dnia lutego i będzie to takie podsumowanie, takie szybkie podsumowanie ubiegłego miesiąca, ostatnich czterech tygodni, bo muszę wam powiedzieć, że luty mignął mi w trybie ekspresowym. Naprawdę nawet nie zauważyłam, kiedy się zaczął, a tutaj już mamy koniec miesiąca. Ale marzec jest takim miesiącem, który zawsze mi się dłuży, bo on trwa 31 dni, bo on jest po najkrótszym miesiącu w roku, bo ja już z utęsknieniem patrzę, kiedy w końcu będzie ta wiosna, kiedy dni będą dłuższe, kiedy będzie jaśniej, kiedy będzie cieplej. Więc pomyślałam, że poplanujemy sobie wspólnie te kolejne kilka tygodni i chciałabym was również zaprosić do moich projektów. Planuję dwa i ja mam takie wrażenie, takie doświadczenie, że w grupie zawsze jest raźniej, człowiek ma więcej motywacji, więcej ochoty do tego, aby działać, więc mam nadzieję, że ktoś z was będzie miał ochotę dołączyć. Ja zapraszam serdecznie. A co to takiego, no to za chwilę wam opowiem, tylko teraz szybko zmontuję film, zjem coś i wtedy już będę cała dla was. No, także zapraszam na kolejnego, mam nadzieję, że ciekawego, ale domowego vloga. Zaraz wjedzie druga kawa, ale przed tym wybór kubka. Wybór wydaje mi się dość oczywisty, jako że pracuję w biurze. To musi być kubek z Londynu. Wlewam sobie troszkę ciepłej wody, aby kawa była cieplejsza. Witajcie w moim biurze. Mam nadzieję, że stęskniliście się za tym kadrem. Ja uwielbiam tutaj nagrywać. Tutaj zawsze jest dla mnie mega inspirująco i mam ochotę działać. Także wy stoicie na dość niestabilnej konstrukcji, bym powiedziała, bo wcześniej staliście na Stephenie Kingu, ale ta okładka była bardzo, bardzo ściska. W ogóle stoicie na stosie książek. I teraz stoicie na książce Bridget Collins. Więc mam nadzieję, że pani Bridget da radę. I zabieram się za podsumowanie lutego i zrobię taki wstępny zarys marca. Niestety luty był bardzo intensywny, było dużo pracy, więc sporo rzeczy musiałam niestety odpuścić, ale mam nadzieję, że w marcu uda mi się tu wszystko nadgonić i wyprostować kilka kwestii. Taki wstępny plan mam, a co dalej, to zobaczycie za chwilę. No dobra, moi drodzy, jestem, wracam, przybywam i tak, mam wam do powiedzenia kilka rzeczy, kilka kwestii. Sobie tutaj porozpisywałam, wszystko sprawdziłam, podrukowałam również te swoje planery na marzec. Mam na przykład miesięczny plan budżetowy, który swoją drogą uwielbiam. I jedna rzecz, to jest bardzo prosta rzecz, a sprawia mi mnóstwo radości, to jest to, że ostatnio mi się skończyły kartki w drukarce i kupiłam o wiele grubsze i są takie przyjemne w dotyku i wiem, że przyjemnie będzie się również na nich pisać, więc dla mnie to jest mała rzecz, a ogromnie mnie cieszy. Są takie też gładkie te kartki, naprawdę bardzo, bardzo przyjemne w dotyku. I tak, od czego zaczynamy? Plan budżetowy jest. Wy wiecie, że ja co miesiąc sobie wszystko rozpisuję, na co dokładnie wydaję, ile zarabiam, żeby wiedzieć, jak to wygląda, ile też mam oszczędności. Polecam każdemu, naprawdę świetna sprawa. Tu wyjedzie wam link, ja wam zawsze przypominam, kiedyś pokazywałam wam już, jak wygląda dokładnie mój planer, więc możecie sobie zobaczyć. Zwłaszcza
jeśli potrzebujecie motywacji. I teraz lecimy tak, może najpierw opowiem wam, jaki był mój luty. Otóż, tak jak wspomniałam wcześniej, luty był bardzo zapracowany, ciężki, dużo się działo, ale mało rzeczy, które sobie zaplanowałam, tak naprawdę zrobiłam. I z jednej strony jestem na siebie zła, ale z drugiej strony staram się poklepać siebie troszeczkę po ramieniu i powiedzieć: Magda, to były tylko 4 tygodnie, było ciężko, było dużo pracy, da radę to wszystko nadrobić. I co mi się udało zrobić? Spójrzmy na te tak bardziej pozytywne aspekty. Nie chcę za bardzo mówić o tych negatywnych, bo tak mogłabym wam powiedzieć, że spałam po 3-4 godziny czasami. Naprawdę nie dosypiałam, więc w marcu mam silne, mocne postanowienie poprawy i mam zamiar popracować nad tą moją higieną snu, to na pewno. Ale co mi się udało? No to jak widzieliście na YouTubie, filmy pojawiały się 3 razy w tygodniu, co w ogóle przed pandemią myślałam, że będzie niemożliwe. Kiedyś, przed 2022 roku, filmy pojawiały się 2 razy w tygodniu i to było chyba podejrzewam wtorek i sobota, czy coś takiego, tak mi się wydaje. Potem nastał czas pandemiczny, kiedy siedziało się w domu i nagle tych filmów robiłam chyba 3 razy w tygodniu, czasami nawet częściej je publikowałam, a po pandemii stwierdziłam, że chciałabym wrócić po pandemii. No, można tak powiedzieć, chciałabym zostać przy tych 3 filmach w tygodniu i jestem z siebie bardzo, bardzo dumna, że udaje mi się łączyć to wszystko z pracą, bo wiecie, 3 filmy w tygodniu to jest tak naprawdę taka dodatkowa praca na cały etat. Naprawdę, ja sporo czasu poświęcam YouTube'owi, nagrywaniu filmów, montowaniu, bo tego się nie widzi, ten cały backstage, behind the scenes, to jest mnóstwo pracy. Ale cieszę się, że udaje mi się to wszystko jakoś zgrabnie ze sobą łączyć. I również wprowadziłam dodatkowo jeszcze jedną rzecz. Tę naszą serię, która wam się podoba, mi się podoba również, byle do piątku. Cieszę się bardzo i w marcu mam nadzieję, że również takie 5 wspólnych dni przeżyjemy, bo myślałam nad wspólnym tygodniem, ale dla mnie to by było za dużo, bo wtedy wychodzi, że tych filmów musiałoby się pojawić chyba 8 pod rząd i to stanowczo, no nie dałabym rady. Po prostu już nie dałabym rady, a trzeba wiedzieć, na ile człowiek ma możliwości i trzeba mierzyć siły na zamiary, także jestem z siebie zadowolona, że jakoś to idzie i wam również się podoba. Dziękuję. Dziękuję za każde wsparcie, dziękuję za wasze komentarze. Wiem, że ja często o tym mówię, ale naprawdę jestem mega, mega wdzięczna, bo wy mnie bardzo motywujecie do tego, aby działać. Kolejna rzecz, ja tutaj sobie wszystko pięknie rozpisałam, bo wiecie, ja jestem osobą, która musi mieć wszystko rozpisane czarno na białym, co chcę powiedzieć, albo abym o czymś po prostu nie zapomniała. I kolejna rzecz, co mi się udało zrobić, to takie dwie drobne, takie wypracowałam sobie, o, może w ten sposób, wypracowałam sobie takie dwa drobne nawyki. Pierwszy z nich to jest masaż na sucho, który wcześniej przed lutym wykonywałam tak sporadycznie, raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, a rzeczywiście w lutym, muszę wam powiedzieć z ręką na sercu, że tych dni bez masażu było kilka, mogłabym je zliczyć na palcach jednej dłoni, więc naprawdę nieźle, tak samo jak z wcieraniem wcierek w skórę głowy. Też robię to systematycznie, też staram się o to dbać, aby te włosy rosły pięknie i w ogóle możecie zauważyć, że one rzeczywiście są coraz dłuższe, więc za jakiś czas pewnie czeka mnie wizyta u fryzjera. I też zauważyłam małe baby hair tutaj na górze, zwłaszcza przy linii czoła, jest ich naprawdę sporo, więc widzę rezultaty, a jak człowiek widzi efekty jakichś swoich działań, to ma ochotę i ma motywację, aby działać dalej. Więc to są takie 3 rzeczy, które udało mi się zrealizować, z których jestem zadowolona i cieszę się, że coś pchnęłam do przodu. Jeśli chodzi o marzec, słuchajcie, ja mam ambitne plany, bo marzec jest ogólnie długim miesiącem. Pozwólcie, że sprawdzę, ile ma tygodni, bo sama jestem ciekawa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 tygodni. 5 tygodni mamy w marcu, więc wypadałoby je należycie przeżyć i wykorzystać. I wymyśliłam sobie tak. Po pierwsze, no to chcę codziennie jogować. Wprawdzie w lutym już naprawdę było dobrze, bo jak patrzę na ten habit tracker, to sporo dni udało mi się przeżyć razem z jogą, ale chciałabym wstawać troszeczkę raniej, aby robić tą jogę z rana. Robiłam ją w lutym przede wszystkim wieczorem, a w marcu bym chciała robić te sekwencje rano, bo wtedy czuję się lepiej. Czuję, że moje ciało też jest takie
gotowe na cały dzień, jeśli wiecie, co mam na myśli, i to rzeczywiście się u mnie bardziej sprawdza. I co za tym idzie, bardzo chciałabym popracować nad higieną swojego snu, bo w lutym wiele dni było takich, kiedy ja poszłam spać przed północą, chciałabyś, Magda, po północy, a przede wszystkim chciałabym chodzić spać przed północą, bo ja czuję ogromną różnicę, chociażby w tym, jeśli pójdę spać przed północą, a chwilę po północy, ja naprawdę to czuję w moim nastawieniu, moim nastroju na kolejny dzień. Dlatego też chciałabym nad tym popracować i mam nadzieję, że mi się uda wypracować taki nawyk chodzenia spać przed północą, a wstawania na przykład tuż po 6:00, byłabym bardzo, bardzo zadowolona. Tym bardziej, że idzie wiosna, a wiosna zawsze mnie też dodatkowo mobilizuje do tego, żeby to u siebie w jakiś lepszy sposób rozwinąć. Kolejna rzecz, taka moja, którą chciałabym zrobić, no to założyłam sobie, że będę robić codziennie 10 tysięcy kroków i myślę, że to jest takie fajne założenie, coś dla zdrowia, ale również coś dla ducha, bo podczas spacerów można słuchać audiobooków. Lubię się ruszać, lubię chodzić, lubię biegać, więc w to może być włączony na przykład bieg, bo powiem wam, że w lutym było sporo takich treningów z Martą, z Moniką, ale mniej wybieganych treningów, ponieważ pogoda nie dopisywała. Naprawdę było kiepsko, były te wichury, nie chciałam ryzykować, dlatego też odpuściłam, a w marcu, z racji tego właśnie, że ten dzień będzie dłuższy, będzie jaśniej rano bądź wieczorem, chociaż my zazwyczaj chodzimy biegać wieczorem, to też będzie na pewno przyjemniej. I teraz tak, dwie rzeczy, do których chciałabym was zaprosić. Po pierwsze, ja już wam wspominałam na Instagramie o tym, jeśli mnie nie śledzicie, no to jest Miss Always Perfect, tak jak wszędzie. I powiedziałam, że w marcu chciałabym sobie urządzić 30 dni, takie wyzwanie 30 dni bez słodyczy. Ja już to robiłam rok temu w kwietniu i wiem, że sporo z was wzięło w tym udział. I ponownie wydrukowałam sobie taką planszę, o, możecie zobaczyć. Mamy tutaj 30 dni bez słodyczy i kratki ze wszystkimi dniami, stworzone przez mnie, jest Always Perfect, tak? I będę sobie odkreślać każdy kolejny dzień. W ogóle zaraz sobie wydrukuję jeszcze drugą taką kartkę dla Marcina, bo powiedział, że będzie brał w tym udział, więc zobaczymy, jak pójdzie Marcinowi, zobaczymy, jak pójdzie mi. Chociaż ja mam coś takiego, że jeśli się zaprę i uprę, to wiem, że powinnam dać radę. Jak ja sobie tak powiem, wiecie, że mam tego i tego nie jeść, to tego i tego jeść nie będę. Jeśli chcecie wiedzieć dokładnie, co mam na myśli, 30 dni bez słodyczy, to wykluczam wszystko pakowane, wszystkie czekolady, ciastka, cukierki, Raffaello, Ferrero Rocher i tak dalej, i tak dalej. Nie wykluczam dodawania cukru do kawy, ja piję kawę raz, dwa razy dziennie. Tak, pogadamy sobie też trochę o zdrowych nawykach. Raz, dwa razy dziennie, więc pomyślałam, że to zostawię, bo czarnej kawy pić nie potrafię i nie mam zamiaru rezygnować z tego dodatkowego cukru do kawy. Ale nie będę też robić żadnych ciast domowych, nie będę w ogóle jeść żadnych słodyczy. Chcę zrobić sobie taki odwyk od słodyczy, bo zauważyłam, że ostatnie tygodnie było takie delikatne podjadanie, prawie że codzienne, że coś tam słodkiego trzeba było sobie skubnąć, a wiem, że jak zrobię sobie taki odwyk od słodyczy, to po prostu muszę przeciąć pępowinę. Wiecie, raz, a porządnie zdecydować i też poczuję się lepiej, na pewno będę mniej ospała i będę miała więcej energii, bo cukier bardzo, bardzo uzależnia i ja to widzę. Już robiłam kilka takich odwyków od cukru i widziałam ogromną zmianę i rezultaty. A druga rzecz, więc tutaj jeśli macie ochotę wziąć w tym udział, to ja was serdecznie zapraszam, dam wam znać na Instagramie, możecie do mnie napisać, ja wam chętnie taką planszę podeślę i możemy sobie wspólnie odkreślać każdy kolejny dni i się motywować, możecie mi dawać znać codziennie, czy wam się udało, czy wam się nie udało. Byłoby super, bo ja lubię coś takiego robić w grupie. W tamtym roku, tak jak mówiłam, brałyście w tym udział i naprawdę było super. Było naprawdę świetnie, genialnie. Byłam bardzo, bardzo zadowolona. A druga rzecz, do której chciałabym was zaprosić, to do wiosennych porządków. Podobno lubicie moje Clean With Me i w zeszłym roku były wiosenne porządki. Jesienne porządki nie jestem pewna, ale były wiosenne porządki i pomyślałam, że w tym roku fajnie by było coś takiego zrobić, ale troszeczkę w innej wersji, więc co piątek
Mam nadzieję, że mi się uda i będą się pojawiać filmy takie sprzątaniowe. I ja sobie wypisałam w sumie 8 miejsc w domu, które chciałabym posprzątać. Między innymi mamy biblioteczkę, lodówki, szafki w kuchni, mycie okien też dodałam. Mamy szafki właśnie. Aha, jeszcze o słodyczach, dobra, wrzucę za chwilę do tego. Szafki w łazience, szafę. Niestety nie udało mi się uporządkować zdjęć, ja się do tego przyznaję w lutym, zdjęć i dysków przenośnych oraz mojego laptopa, więc automatycznie przerzucam to na marzec, ewentualnie kwiecień, bo to w ogóle są wszystkie moje takie plany, powiem wam, do świąt wielkanocnych. Chciałabym się z tym wszystkim uporać i wyrobić, żeby mieć ogarniętą przestrzeń, bo ostatnio zauważyłam, że te rzeczy mnie przytłaczają, że chciałam się otaczać ładnymi rzeczami, rzeczami, które działają, które są użyteczne, praktyczne, potrzebne, a robi się tego zdecydowanie za dużo i ja nie lubię upychać tego do szafek i z tych szafek niektórych aż mi się wysypuje, więc najwyższa pora, aby to ogarnąć i mam nadzieję, że zrobimy to wspólnie. Dajcie znać, co o tym myślicie i możecie mi od razu napisać, jakie pierwsze pomieszczenie, czy jakie pierwsze półki powinnam wziąć na tapet, co powinno się pojawić bodajże w ten piątek, chociaż nie obiecuję. Mam nadzieję, że się uda, ale nie obiecuję, że w ten piątek już będzie pierwszy odcinek. Bardzo, bardzo bym chciała, bo byłoby to takie fajne wejście w nowy miesiąc. Więc możemy robić to wspólnie i też myślę, że wstawienie takiego filmu co piątek będzie dobrym pomysłem, abyście ewentualnie, jeśli robicie porządki w sobotę, mogli sobie dodać jakieś pomieszczenie w sobotę, albo będzie to taka wasza moja motywacja, clean with me na sobotnie sprzątanie, podobno lubicie, dajcie mi znać, co o tym myślicie koniecznie. Tak samo właśnie, wracając jeszcze do tego wyzwania bez słodyczy, to w lutym mamy tłusty czwartek, nie chciałam tego w lutym robić, dlatego że jednak są te pączki, a też nie chcę sobie odmawiać takiej przyjemności w życiu jak zjedzenie pączka. Sorry, wiadomość, czekam na jedną ważną wiadomość i się troszeczkę stresuję. Zobaczymy jaka będzie odpowiedź. A potem w kwietniu mamy święta, więc pomyślałam, że marzec będzie idealnym momentem, takim oczyszczeniem po zimie, po jesieni, po tym marazmie oraz przygotowaniem na wiosnę i lato. Też wiadomo, chciałabym regularnie ćwiczyć, chciałabym biegać, ale jeśli będzie te 10 tysięcy kroków dziennie, to już w ogóle super, plus chociaż te 3-2 treningi w tygodniu, byłabym bardzo, bardzo zadowolona. Więc, jeszcze chcę, tak widzę tutaj jeszcze jedną strzałeczkę, chciałabym jeszcze pielęgnować swoją sztukę wdzięczności, mam ten kalendarz, ten dziennik, który wam kiedyś pokazywałam, The 5 Minute Journal i najwyższa pora, aby do niego również usiąść, bo ja zauważyłam, że jeśli sobie pielęgnuję tą wdzięczność i tak wieczorem myślę o tym całym dniu, co się wydarzyło, i zauważam takie nawet najmniejsze pozytywne rzeczy, które się wydarzyły w ciągu dnia, to również ja staję się bardziej szczęśliwa i bardziej cieszę się każdym nadchodzącym dniem. Więc słuchajcie, to chyba by było tyle, jeśli chodzi o taki rozkład jazdy na marzec, jak ja sobie to wyobrażam, jak chciałabym, aby to wyglądało i nad czym będę pracować. Byłoby mi miło, gdybyście podzielili się waszymi przemyśleniami na temat lutego, waszymi planami na marzec. Niektóre z was już pisały, że będziecie ogarniać zdjęcia, że będziecie ogarniać również swoje dyski zewnętrzne, że będziecie sprzątać. No, ja lubię z wami rozmawiać na te tematy. Wiem, że wy również lubicie coś takiego bardziej motywującego, więc dlaczego by nie? Tutaj jest mój habit tracker ponownie. Uwielbiam go. Naprawdę świetnie się to u mnie sprawdza. No i oczywiście jest też cytat na kolejny miesiąc i mamy tutaj a little progress each day adds up to big result, czyli mały kroczek każdego dnia dodaje się, czy sprawia, że w końcu osiągamy ten wielki efekt, do którego dążymy. Coś takiego, moje wolne tłumaczenie. No, także tak to wygląda, tak wyglądał mój luty. Luty nie był najlepszym miesiącem, nie będę ukrywać, nie był najlepszym miesiącem, ale naprawdę mam nadzieję, że marzec będzie o wiele efektywniejszy, bardziej produktywny i uda mi się sporo moich takich zadań dodatkowych odhaczyć. Naprawdę byłabym zadowolona, liczę na to.
Bo marzec jeszcze był taki, marzec, luty był takim miesiącem, który minął bardzo szybko. 4 tygodnie to zdecydowanie za mało na cały miesiąc, ale plus był taki, że wypłata była szybko. Więc nie mogę narzekać, bo od wypłaty do wypłaty, od pierwszego do pierwszego aż tak bardzo się nie dłużyło. No, dobra, to ja teraz uciekam. My jeszcze dzisiaj będziemy robić pączki, słuchajcie, ja nagrywam troszeczkę wcześniej te plany moje i wnioski z ubiegłego miesiąca, dlatego abyście mogli zobaczyć ten film również wcześniej, bo nie ma sensu chyba wstawiać coś takiego już na początku marca, chociażby 2 czy 3 marca, bo wydaje mi się, że jeśli wstawię ten film ostatniego lutego, 28, to możecie bardziej z takiego vloga skorzystać. Także ja na pewno życzę Wam owocnego marca. Koniecznie, nie kończę vloga, nie wyłączajcie, tylko teraz takie moje małe życzenia ode mnie. Mam nadzieję, że u Was również będzie dobrze, że będziecie zadowolone, ale wiadomo, odpoczynek też jest bardzo, bardzo ważny i sztuka odpuszczania. W moim przypadku jest ciężko odpuszczać, bo ja bym chciała robić dużo, czasami aż za dużo i jestem też poirytowana na to, że nie udaje mi się wszystkiego zrobić. W ogóle jak ja coś planuję, to zauważyłam, że normalna osoba to by robiła te wszystkie rzeczy przez 2-3 dni, a ja staram się upchnąć wszystko w ciągu jednego dnia. Ale podobno czym więcej macie zaplanowane na cały dzień, to tym bardziej jesteście produktywni. Więc tyle ode mnie w tym momencie, ja się pewnie jeszcze dzisiaj odezwę, ale chciałam Wam właśnie powiedzieć, dobra, to znowu nie ta wiadomość, ale chciałam Wam powiedzieć, jak to ja widzę, jak widzę te najbliższe tygodnie. Więc tak, piszcie, czy bierzecie udział w wspólnym wyzwaniu Zero Słodyczy w marcu i co powinnam jako pierwsze pomieszczenie wysprzątać i na jaki film czekacie. Aha, i co byście ewentualnie chcieli zobaczyć w marcu? Ja bym była wdzięczna za wszelkie takie, wiecie, pomysły. Może po prostu dajcie mi znać, co lubicie oglądać na moim kanale. Pamiętajcie o kciuka w górę, pamiętajcie o subskrypcji, to Was naprawdę nic nie kosztuje, a mi jest bardzo, bardzo miło. I jeszcze czuję większą motywację. Powiem Wam, że nie jestem zadowolona z tego odświeżacza powietrza, on jest bardzo głośny i ten zapach jest średni, ale o tym w innym filmie. No, nie wiem, na czym skończyłam, więc ja się teraz żegnam i widzimy się jeszcze pewnie później. Dzień dobry. Jak się masz? Bardzo dobrze się czas. To dobrze. Dobra, słuchajcie. Muszę sobie telefon wyczyścić, bo polecam wszystkim czyścić sobie telefon regularnie szmatkami. A możesz mi przy okazji też wyczyścić. Przy okazji możesz wyczyścić, nie obrażę się. Słuchajcie, tutaj mamy obiad. Dzisiaj będzie żurek z kiełbaską i jajeczkiem, ale przed tym robimy pączki. I znalazłam przepis na pączki w Thermomixie, więc zobaczymy. Maciej przez lata robił sam. Ale wypróbujemy ten przepis, bo jeśli to zadziała, to troszeczkę skróci nam czas i irytację. Niepotrzebna irytacja i zamiast wyrabiać ciasto, będziesz mógł odpocząć. Brawo. O, właśnie. Więc wrzucam najpierw wszystkie składniki i niech sobie ciasto rośnie, a w tym czasie zjemy. Jak mawia złota zasada, jeżeli możesz coś oddelegować, to zrób to. Tak. Tak jest, zgadzam się z Tobą jak najbardziej, więc działamy. Dzień dobry, cześć i czołem. Tutaj produkcja pączków trwa. Jak widzicie, zrobiliśmy 2 porcje w sumie. Tutaj jest chyba 32 pączki, zgadza się? Nie, to 36. Aha, 36, przepraszam.
Ale potem robiłeś takie większe, więc nie wiadomo. Potem będziemy liczyć. Faktycznie może być, mogą być 32. Mhm. I za chwilę będziemy nadziewać. Zobaczcie, wyglądają całkiem nieźle. Chociaż muszę wam powiedzieć, że nie ma to jak Maciej robił pączki ręcznie. Samodzielnie w 100% wyglądały jeszcze ładnie, ale zobaczymy, jak będą smakować. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będziemy mogli wypróbować i zaraz nadziewamy je. I przede wszystkim moje ulubione nadzienie, jeśli chodzi o pączki, zawsze będzie tylko i wyłącznie jedno, czyli smak różany. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Najlepsze nadzienie ever. Mamy tutaj marmoladę o smaku różanym i potem będziemy nadziewać jeszcze budyniem, tak? I mamy jeszcze marmoladę chyba wieloowocową, tak mi się wydaje. No. I po robocie pączki wyglądają ekstra, jak z piekarni, a nawet bym powiedziała, że prezentują się o wiele, wiele lepiej. Maciej był zadowolony z Thermomixa, bo rzeczywiście zaoszczędził mnóstwo czasu. Dzięki temu za chwilę będzie test smaku i będziemy oglądać coś na Netflixie. Wydaje mi się, że włączymy sobie ten dokument o Tinderze. Oszust Tindera, coś ten deseń. Dajcie znać, czy oglądaliście. A jeśli tak, to co myślicie o tym dokumencie? My już zaczęliśmy go oglądać kiedyś, ale przerwaliśmy, bo byliśmy tak zmęczeni, że musieliśmy i spać, więc dzisiaj będziemy kończyć ten dokument. No, także pączki prezentują się mega, mega smakowicie i smacznego, jeśli coś jecie. Smacznego dla nas. Mam nadzieję, że będą wszystkim smakować, bo zabieramy oczywiście jutro większą część do pracy. Robimy szybki test smaku i oglądamy. Bo Magda nie lubi ze skórką kandyzową. Ja nie lubię. Nie lubię. Ale taki jest taki chrupki. Chrupki. Taki mięciutki. Znaczy taki lekki jak obłoczek. Pokaż. Weź w środku. No zobacz. Taki. Idealnie. Puszysty. Ale pycha. Dobre. Ale od marca się bierzemy, co? Słuchajcie, co? Nie smakowałem jeszcze. 10 na 10. Nie, 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 ja spróbuj. Mam, ale ja mam, spróbuj. Ale ja mam. Nie chcesz ode mnie? Ale ja mam. Spróbuj. No. Mniam, mniam, mniam. Pumpernickel taty, mniam, mniam, mniam. Kto wie, z czego to było? No. Dobra, pyszne, oglądamy. Polecam, pączki z Thermomixa. No wiesz, no ciasto wyrobione w Thermomixie. No ale ile czasu ci to zaoszczędziło? No dokładnie. A w której byś skończył, tak? Masz problemy. Możesz jeszcze dobre pół godziny. Nie no, więcej. Nie no, pół godziny mi to zaoszczędziło na pewno. No, jeszcze. Subcie. Bardzo dobre. Krucha. Pyszne. Wypieczone. Jak nigdy, zazwyczaj do północy przynajmniej schodzi. No. No tutaj proszę. Także no. Też mnie jem, zazwyczaj robię 40, tak. Uważam, że 30 to i tak jest dobra liczba. Dobrze, okej. No dobrze, moi drodzy, przyszła pora, aby się pożegnać w tym vlogu. Mam nadzieję, że miło spędziliście te kilkanaście minut z nami. My widzimy się już na pewno niedługo w kolejnym filmie. Ja trzymam kciuki za wasze plany, cele na marzec. Miejmy nadzieję, że uda nam się zrealizować jak najwięcej. Jeśli chodzi o tę wiadomość, na którą czekałam, to powiem wam, że mam słodko-gorzką odpowiedź, ale nieźle. Grunt, że zrobiłam pierwszy krok i z tego cieszę się najbardziej. Wiem, na czym stoję w tym momencie, więc będę dalej ogarniać różne kwestie, różne sprawy, ale o tym może pogadamy sobie kiedyś w przyszłości. Ja się z wami żegnam, dziękuję ślicznie za oglądanie.
koniecznie dajcie znać, a jakie macie plany, czy was chociaż troszeczkę zmobilizowałam, zmotywowałam, zainspirowałam do tego, aby sobie nakreślić również w jakiś sposób marzec. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w tych moich małych projektach i ktoś będzie miał ochotę tutaj być i będziemy działać razem. Naprawdę, żegnam się, bo jestem bardzo zmęczona. To był długi, intensywny dzień. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Życzę wam udanego tygodnia, udanego początku marca i do zobaczenia w środę w kolejnym filmie na moim kanale. Na razie, pa!